Wszyscy wiemy, że herbata najlepiej smakuje z własnego kubka. Dlatego dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić swój nowy, ulubiony kubek. Do wykonania nadruku używam drukarki Sawgrass, a wydruk naniosę na kubek dostosowany do metody sublimacji o pojemności 330 ml. Metoda sublimacji jest trwała. Taki kubek możecie spokojnie myć w smywarce czy podgrzewać w mikrofalówce. Także mówiąc przymrużeniem oka, szybciej go rozbijecie, niż wydruk zmieni swoje właściwości. A jaki wzór możemy sublimować? Tak naprawdę każdy, który sobie wymarzysz. Może być to po prostu zdjęcie lub dowolna grafika dobrej jakości w formacie SVG, JPG czy PNG. Oznacza to, że wzór zaprojektujesz samodzielnie w dowolnym programie graficznym. Może być to na przykład darmowy Inkscape lub możesz korzystać z programów takich jak Procreate, Corel, Photoshop czy Illustrator. Oczywiście nie musisz wzorów wcale projektować samemu, możesz skorzystać też z darmowej bazy wzorów dodanej do programu lub pobierać grafiki na dedykowanych platformach. Otwieram program Sawgrass Creative Studio dołączony do drukarki sublimacyjnej. Z gotowej listy szablonów otwieram kubek. Pomoże mi to w stworzeniu wizualizacji mojego projektu i rozmieszczeniu grafiki. Następnie przechodzę do galerii, w której mogę wgrać dowolne pliki w formatach PNG, JPG i SVG. Wybieram wzór, który pojawia się na powierzchni kubka. Program umożliwia mi m.in. opcję przycięcia wzoru, co pomaga w dobraniu odpowiedniego rozmiaru grafiki. Mamy także opcję automatycznego usuwania tła, która działa bardzo prosto i intuicyjnie. Kolejnym krokiem jest wysłanie pliku do drukarki. W tym celu wybieramy ustawienia wydruku, w których możemy wybrać wielkość włożonego arkusza do drukarki. U mnie jest to strona A4. Materiał, na jakim będziemy aplikowali wydruk oraz rodzaj papieru, którego używamy. Następnie wybieramy także jakość wydruku. Możemy automatycznie zlecić wykonanie odbicia lustrzanego oraz bleedline, czyli obwódki wokół wydruku, która pomoże nam w wycięciu wzoru po jego wydrukowaniu. Po chwili w menadżerze wydruku możesz jeszcze raz edytować te ustawienia, obserwując na podglądzie zmiany w projekcie. Możesz wyłączyć opcję obrysu lub zlecić wycięcie samej grafiki bez białych przestrzeni wokół. Po wydrukowaniu wzoru przycinamy go za pomocą nożyczek lub gilotyny. Ważnym jest, aby pamiętać o przycięciu projektu w taki sposób, aby zadrukowane linie konturu nie zostały na grafice, którą chcemy wgrzać w kubek. Wydruk umieszczamy na kubku za pomocą taśmy termicznej, co uniemożliwi jego przesuwanie podczas wgrzewania w prasie. W międzyczasie czekamy, aż prasa nagrzeje się, a gdy jest gotowa, wkładamy do niej przygotowany kubek. Po około 15 minutach możemy zdjąć papier i taśmę termiczną, a następnie sprawdzić efekt naszej pracy. Tak, prezentuje się gotowy kubek.
Wzór, którego użyłam, znajdziesz u nas do pobrania na blogu. Natomiast jeżeli masz jakiekolwiek pytania, czy to dotyczące sprzętu, którego używałam, czy samej metody sublimacji, bardzo chętnie na nie odpowiem. Zostaw też koniecznie łapkę w górę, jeżeli film Ci się spodobał. No i zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.